powiem za chwilę. Z numerem 6 zagra Marian Janoszka, z 7 Andrzej Nikodem, numer 8 ma Adam Ledwoń, 9 Krzysztof Walczak, 10 Marek Świerczewski i 11 Zdzisław Strojek. Jak wynika z tego składu, który podałem, nie zagra w zespole. Powiem więc krótko, w bramce nie Wolborn, a Heinen z numerem 2, Happe z 3, Tolkmit z 4, Werns z 5, Lupescu z 6, Scholz z 7, Sergio z 8, Schuster, numer 9 ma Kirsten, a więc gra jednak Kirsten mimo kontuzji, numer 10 Hapal i z 11 Andreas Tom. Rozpoczęło się w tej chwili rewanżowe spotkanie Bayer Lever. No, Brazylijczyk wraca natychmiast na pole karne. Schuster i gol! Bernd Schuster, kapitan zespołu Bayeru, uzyskuje prowadzenie dla drużyny gospodarzy. A jest to 11. minuta spotkania. Wszyscy spodziewali się dośrodkowania. Jednak taki wyga, taki boiskowy as zdecydował się na strzał, czym zaskoczył kompletnie i obronę, i bramkarza zespołu Katowic. A więc 11. minuta i 1-0. Bernd Schuster ma 36 lat. Wie o piłce nożnej wszystko. Jest mistrzem techniki, taktyki w Bundeslidze. Sergio. To jest ta brazylijska technika. O! I piękne podanie. Happe do Toma. Rozmontowali do szczętu defensywę Katowic. Jest się z czego cieszyć na trybunach. Kwadrans meczu, niespełna kwadrans i już 2-0 dla Bayeru Leverkusen. Wymiana piłek była dokładna. Markus Happe, który jest obrońcą, włączył się świetnie w akcję. Znalazł Toma, który na trzecim metrze stał zupełnie niepilnowany. Andreas Tom nie miał żadnych kłopotów. Wpakował piłkę z trzeciego metra do siatki. Andreas Tom z numerem 11. To też rekordzista swojego rodzaju, ten Andreas Tom, bo ponad 50 razy grał, ale też w tej reprezentacji NRD jeszcze potem po zjednoczeniu już 11 razy grał w reprezentacji Niemiec. 29 lat, też olbrzymie doświadczenie i naprawdę niezły zawodnik. Schuster dyryguje tam bez przerwy i w pomocy, i w obronie swoimi kolegami Sergio. No rzeczywiście zespół Katowic do tej pory tylko raz gościł pod bramką przeciwnika i to w takiej dosyć chaotycznej akcji. A tutaj Sergio, Kirsten, dobitka będzie celna. Heiko Scholz na 3-0 zanosi się na niesamowity pogrom zespołu GKS-u. Akcja była znakomita, z tym, że zrezygnowani zupełnie gracze z Katowic prawie w ogóle nie przeszkadzali swoim przeciwnikom. Sergio zaczął pięknym rajdem po skrzydle. Podał właśnie do Ulfa Kirstena, który choć z kontuzją, ale gra. Bomba Kirstena trafiła w poprzeczkę, ale dobitka była już formalnością. Scholz znalazł się tam, gdzie znaleźć się powinien. Nie ryzykował strzału nogą, gdyż był naciskany przez obrońców Katowic. 94-95 zapamięta zapewne do końca życia. Tolkmit, Sergio,
dotknął piłki Janusz Jojko przy obronie tego strzału. No i tym razem brawa. Wielkie brawa dla Janusza Jojki, który uchronił tym razem zespół od utraty czwartej bramki. Wystarczyło lekko dotknąć piłki ręką i już poszybowała ona nad poprzeczkę. Ale uchronił przez kilkanaście sekund. I oto Paweł Hapal, 25-letni reprezentant Czech, w 27 minucie zdobywa czwartego gola dla Bayeru Leverkusen. Tak jakby ktoś wbetonował obrońców GKS. Dopiero teraz ruszyli, a było już za późno. Zasłonięty bramkarz Jojko nie widział toczącej się tuż nad trawą piłki. 18, a może i 19 tysięcy ludzi na stadionie Bayeru Leverkusen. Borawski. Maciejewski. Janoszka. Borawski. Dużo miejsca, ładne podanie, ładne wypuszczenie, powinna być bramka. No i tak jak powiedziałem, Dirk Heinen jest bramkarzem rezerwowym, ale grać potrafi. Zdecydowanie wybiegł naprzeciwko polskiego piłkarza. Zdzisław Strojek powinien jednak, no dobrze jest radzić oczywiście, to trzeba być mistrzem techniki. Czekamy na pierwszą bramkę w wykonaniu GKS-u Katowice. Sergio Scholz, Lupescu, Wörms, Tom. Dokładnie i Jojko broni. Tak, na raty bronił Janusz Jojko, ale jak widzę od kilkunastu minut o wiele pewniej czuje się Janusz Jojko. Twarzy. Jest na pewno za późno, aby uratować wynik. Widuch. Strojek. Janoszka. Nikodem. No dobra sytuacja. W ostatnim ułamku sekundy Heinen zdołał końcami rękawicy wybić ten strzał Strojka na róg. Ale proszę zwrócić uwagę na podanie, tego typu podanie na wychodzącego zawodnika zawsze stwarza niebezpieczeństwo. Strzał bardzo dobry w tak zwany długi róg. Uratował Heinen teraz. Jest tam kontuzja któregoś z graczy katowickich. Sędzia nie pozwala wejść na boisko lekarzowi i masażyście, każe wznowić grę. Szkoda, że z tego rzutu rożnego nie zrobiono ciekawszej sytuacji. Sergio dojdzie, doszedł. I znów, kiedy Jojko wychodzi z bramki, kiedy był teraz na piątym, szóstym metrze, z łatwością zdołał obronić strzał Sergio. I tymże strzałem sędzia turecki zakończył pierwszą część meczu w Leverkusen. A więc do przerwy 0-4 GKS przegrywa z Bayerem w trzeciej rundzie. Stoletni zawodnik zastąpił Mariana Janoszka. Jeszcze raz Schuster. Tom. To jest dobra klasa piłkarza, który potrafi przyjąć piłkę na 20.
No, stara się uwolnić jak może od opieki obrońców. Dobry, dobry strzał Mirosława Widucha. Więcej tego typu akcji, więcej tego typu sytuacji. Mierzył w lewy róg bramki Heinena. Gdyby piłka, no minimalnie, który stwierdził, że obojętnie kogo wylosujemy dalej w ćwierćfinale Pucharu UEFA, nie boimy się. No, Sergio też nie trafił, a więc dwa razy znakomicie spisał się Janusz Jojko. To był ten bramkarz GKS-u z meczów z Bordeaux i z Alisem Saloniki. Tu był praktycznie sam na sam z napastnikiem gości. Obronił sytuację nogą. Sergio poprawiał prosto w Janusza Jojkę, tak jakby magnes tym razem. Wygrali pierwszy mecz 2-1. W Madrycie Real podejmuje Odense. Chociaż ciekawy mecz. A tu Minsz. I znów za daleko wypuszczona piłka. Od kiedy Janusz Jojko zaczął grać na przedpolu lepiej, kiedy nie trzymał się kurczowo. Teraz jest na lewej obronie. Ma 36 lat. Doktor Ahmed Cakar, widoczny na Państwa ekranach, zakończył mecz rewanżowy trzeciej rundy Pucharu UEFA, w którym drużyna Bayer Leverkusen pokonała GKS Katowice 4-0, zdobywając wszystkie cztery bramki w pierwszej części gry. 11 minuta Schuster, 13 Tom, 15 Scholz, 28 Hapal. Dziękujemy drużynie GKS-u Katowice za to, że awansowała do trzeciej rundy Pucharu UEFA, w której to rundzie trafiła na wielkiego rywala, mocniejszego o dwie klasy. Dziękujemy katowiczanom za wszystko, co dobrego zrobili dla polskiego futbolu. Żal nam tylko, że pożegnali się dwoma tak złymi wynikami z Pucharem UEFA. Takie jest piłkarskie życie. Ze stadionu w Leverkusen mówił Andrzej Ostrowski. Dziękuję Państwu za spotkanie z futbolem. Do usłyszenia.